Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam Państwa na główne wydanie Informacji Dnia. W polskich szkołach szerzy się ideologia gender. Okazuje się jednak, że wielu dyrektorów nie wiedziało, na jakiej podstawie organizacje pozarządowe, które prowadziły zajęcia dotyczące gender, mogą działać na terenie szkoły. Rodzice uczniów o zajęciach bardzo często dowiadywali się już po fakcie. O tej niepokojącej sytuacji poinformował nasz dziennik. Blisko 40 szkół zezwoliło na warsztaty genderowe w swoich gmachach. Tak wynika z ustaleń Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Instytut opracował raport podsumowujący kampanię Chrońmy Dzieci. W sumie wpłynęło 517 zgłoszeń od rodziców, którzy są zaniepokojeni zajęciami prowadzonymi w szkołach przez organizacje zewnętrzne, mówi koordynator akcji Chrońmy Dzieci Olaf Szczypiński. Jeszcze jakby sama skala akcji, czyli ponad 500 zgłoszeń, pokazuje, że jednak rodzice przynajmniej mają jakieś wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście szkoła przekazuje im wszystkie informacje, czy nie. Czy są na bieżąco z tym, co się dzieje w szkole i w jakich zajęciach edukacyjnych biorą udział ich dzieci. Takie sygnały, jak napisał nasz dziennik, pochodziły zwłaszcza od rodziców z dużych miast. Z Warszawy było ich 89, z Krakowa 27, z Poznania 26, z Gdańska 17, z Lublina 15, z Wrocławia 12, z Bydgoszczy 9, natomiast z Torunia 5. Z mniejszych miast były 173 zgłoszenia, z kolei z obszarów wiejskich 144. Dodatkowe zajęcia prowadzone przez organizacje zewnętrzne budziły wiele wątpliwości, przede wszystkim pod kątem zgodności z zadaniami szkoły i konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Organizacje społeczne działające w szkołach nie miały zgód rad rodziców na taką działalność, do której uzyskania jest zobowiązany dyrektor chcący podjąć współpracę z organizacją społeczną. Dodaje Olaf Szczypiński z Ordo Iuris. Dyrektorzy wielu szkół, podejmując decyzję o współpracy z organizacjami pozarządowymi, często jednak nie mieli wiedzy, na jakiej podstawie organizacje te mogą działać na terenie szkoły. Co za tym idzie, wielu rodziców nie dostało pełnej informacji o tym, co dzieje się w szkole i czego uczone są dzieci. W związku z tym apelujemy serdecznie do rodziców, aby faktycznie patrzyli na to, co się dzieje w szkole, aby zgłaszali nam ewentualne nieprawidłowości, ewentualne elementy, które są dla nich niepokojące, zarówno do Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i do kuratorów oświaty. Bo to właśnie kuratorzy powinni nadzorować to, co dzieje się w szkołach. To nie jest tak, że kuratorium nie ma nic do tego, ponieważ kuratorium jest organem sprawującym nadzór pedagogiczny i po prostu sprawdza, czy warunki działalności szkoły są zgodne z przepisami prawa. Każde stowarzyszenie, które wchodzi do szkoły, musi spełnić określone warunki, dodaje małopolski kurator oświaty Barbara Nowak. Rodzice muszą zadecydować, czy dana osoba będzie dopuszczona do kontaktu z ich dziećmi i czy dyrektor sprawdza, co to jest za organizacja, jakie treści mają być przekazywane i przy każdej takiej sytuacji, kiedy jest spotkanie dziećmi z osobami z zewnątrz, musi być również nauczyciel. Problemu związanego z gender w szkołach nie dostrzegają władze niektórych miast, między innymi Gdańska. Chcę zapewnić wszystkich rodziców, którzy zaniepokoili się treściami, które się tam pojawiają. Po pierwsze, zgodne one są z tym, o czym mówi Światowa Organizacja Zdrowia. Druga bardzo ważna kwestia, wymagana jest zgoda rodziców. To właśnie w Gdańsku przygotowywana jest również kontrowersyjna inicjatywa edukacyjna dla uczniów szkół średnich. Kilkustronicowa broszura Zdrowe Love. Choć materiał nie jest jeszcze ukończony i nie jest znany autor, już wiadomo, że promuje m.in. pigułkę dzień po, masturbację czy koncepcję płci kulturowej. Ulotka do rąk uczniów szkół średnich ma trafić po odbyciu tzw. warsztatów. Protest w tej sprawie podjął Waldemar Jaroszewicz z Prawicy Rzeczypospolitej. Ona propaguje rozwiązłość, dlatego że jest to podejście tylko i wyłącznie seksualne, od strony seksualnej człowieka. Nie pokazuje sfery uczuciowej, sfery psychologicznej.
społecznej, w szerszym kontekście problemu. Dlatego też rodzice, którzy chcą chronić swoje dzieci przed homopropagandą, mogą dołączyć się do szkół z certyfikatem Szkoła Przyjazna Rodzinie. Program ten ma na celu współpracę szkół z rodzicami uczniów m.in. w zakresie wychowania, mówi inicjator certyfikatów poseł Piotr Uściński. Te certyfikaty Szkół Przyjaznych Rodzinie wprowadziliśmy ponad 5 lat temu. Jest tych szkół w tej chwili w Polsce ponad 1000 i ten certyfikat zabezpiecza szkołę, zabezpiecza rodziców. Rodzice mają pewność, że dzieci nie spotkają się z nauczaniem genderowym, że będą miały te kanony prorodzinne zachowane w szkole. Trwa także kampania Chronimy Dzieci, organizowana przez Ordo Iuris. Wciąż przyjmowane są zgłoszenia rodziców zaniepokojonych edukacją w szkołach swoich dzieci. W województwie śląskim wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej wręczył dziś promesy na dofinansowanie tworzenia miejsc opieki dla najmłodszych w ramach programu Maluch+. To program, który uzupełnia wsparcie finansowe programu 500+ o wsparcie rodzin w opiece nad dzieckiem do lat 3. Nowa ustawa, tak zwana żłobkowa, obowiązuje od lipca 2017 roku. Weszła w życie od 1 stycznia 2018 roku. Zdecydowanie ułatwiła możliwość zakładania żłobków, klubów dziecięcych, ale też wsparcia dla dziennych opiekunów dzieci. Mieliśmy bardzo trudną sytuację, bo prawie 80% w samorządach gminnych nie było w ogóle żadnej opieki żłobkowej do 3 lat. W tej chwili to się zmienia, będzie około 40% samorządów objętych programem. Podkreśla wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Najważniejszą zmianą oprócz tej ustawowej jest zwiększenie środków finansowych. Przez ostatnie lata program ten był wsparty kwotą 151 milionów złotych z budżetu państwa. Teraz będzie znacznie więcej. 450 milionów to jest trzykrotnie więcej niż w poprzednich latach na programy Maluch+. I to spowodowało, że liczymy, że w tym roku powstanie nowych 25 tysięcy miejsc żłobkowych. Do tego, jeżeli doliczymy do finansowania do istniejących w ramach programu ponad 56 tysięcy, to mamy ponad 70 tysięcy tych miejsc żłobkowych, które są dofinansowane z programu. Na Śląsku z programu skorzystają też kluby Malucha założone przy uczelniach wyższych. To szansa dla dorosłych na dokształcanie, wspomina dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Dorota Wójtowicz. A dopiero w momencie, kiedy studenci, rodzice i pracownicy nie są zainteresowani, można te miejsca wystawić, że tak powiem, w ofercie publicznej. Z kolei w województwie lubelskim oprócz samorządu gminnego, powiatowego czy wojewódzkiego w programie bardzo chętnie uczestniczą podmioty związane z polityką rodzinną, w tym indywidualne, zaznacza dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Albin Mazurek. Muszę powiedzieć, że bardzo duże, żywe zainteresowanie ze strony zarówno samorządów gminnych utrzymuje się tym zadaniem, jak i też ze strony osób prywatnych, które prowadzą na zasadzie działalności gospodarczej takie żłobki. Na Dolnym Śląsku wszystkie wnioski przeszły już wstępną weryfikację i można było całą listę przekazać do Ministerstwa Rodziny, informuje Sylwia Jurgiel, rzecznik Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Myślę, że na przełomie marca i kwietnia będą podpisywane z podmiotami już umowy. W tym roku oferty złożyło 170 samorządów i placówek niepublicznych. To jest zdecydowanie więcej niż w roku ubiegłym. Z realizacji programu zadowolone jest również województwo małopolskie, ocenia Jacek Kowalczyk, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wszystkie wnioski podmiotów, które złożyły wniosek o dofinansowanie, zostały rozpatrzone w 100%. Po raz pierwszy w tym roku są też dofinansowane w większym stopniu miejsca dla dzieci niepełnosprawnych. Ułatwienie pobytu dziecka w różnych instytucjach w formie zorganizowanej to troska państwa o rozwój dziecka, zauważa wojewoda małopolski Józef Gawron. Także umiejętność pobytu, przebywania, jakichś wspólnych zajęć w grupie z rówieśnikami, to wszystko tworzy, że ta rodzina rzeczywiście czuje się, że tę opiekę państwa ma. Program przyczynia się do realizacji strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020. Zdaniem rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu Polska złamała prawo, ratując Puszczę Białowieską przed inwazją kornika drukarza. Opinia rzecznika nie jest ostatecznym rozstrzygnięciem. Wyrok Trybunału zapadnie najprawdopodobniej dopiero w kwietniu.
Opinia Rzecznika Generalnego Trybunału nie jest orzeczeniem, ale ostatnim etapem procedury przed jego wydaniem. Stanowisko nie jest wiążące dla składu orzekającego w sprawie, jednak może mieć duży wpływ na ostateczny wyrok. Rzecznik uznał, że Polska uchybiła zobowiązaniom, jakie spoczywają na niej na mocy dyrektyw siedliskowej i ptasiej. Na podstawie tych przepisów Puszcza Białowieska została objęta obszarem szczególnej ochrony Natura 2000. Nie zapewniając ochrony chronionych siedlisk i gatunków, o których mowa we wniosku komisji, dla których teren ten został wyznaczony jako obszar zainteresowania wspólnoty i obszaru specjalnej ochrony, Rzeczpospolita Polska nie wypełnia swoich obowiązków. Rzecznik Trybunału uznał, że rozpoczęcie czynnej walki z kornikiem drukarzem w Puszczy Białowieskiej było niezgodne z unijnym prawem. Jego zdaniem bezprecedensowa gradacja kornika nie może być uzasadnieniem wycinki zarażonych drzew. Po ogłoszeniu opinii oświadczenie wydał minister środowiska Henryk Kowalczyk, który podkreślił, że Polska jest państwem prawa, szanującym zdanie Rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szczegółowo zapoznamy się z opinią Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednak już w tej chwili mogę potwierdzić, że Polska zastosuje się do ostatecznego wyroku Trybunału w sprawie Puszczy Białowieskiej. Minister dodał, że Puszcza Białowieska jest dla Polski obszarem wyjątkowo cennym, a wszelkie dotychczasowe działania podejmowane były tylko z troski o zachowanie go w jak najlepszym stanie dla obecnych i przyszłych pokoleń. Dzisiejsza opinia Rzecznika Generalnego Trybunału nie ma wiążącego charakteru. Ostateczny wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej wyda najprawdopodobniej w kwietniu. Do tego czasu Trybunał będzie cały czas monitorował, czy Polska przestrzega tymczasową decyzję o wstrzymaniu wycinki. Węgierski parlament przyjął rezolucję poparcia dla Polski. Węgry uważają, że zainicjowane przez Parlament Europejski Komisję Europejską wszczęcie wobec Polski artykułu 7 Traktatu Unijnego jest nieuzasadnione. Wskutek uruchomienia tego artykułu na nasz kraj mogą zostać nałożone sankcje. Za rezolucją głosowało 114 osób, przeciwnych było 13. W złożonym przez szefa Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych projekcie rezolucji, opublikowanym przed głosowaniem na stronie parlamentu, napisano: wzywamy rząd Węgier, by poparł Polskę, nie pozwolił uszczuplić zagwarantowanych w traktacie podstawowych praw Polski i nie popierał propozycji, które ograniczyłyby zasadnicze prawa wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Węgierscy parlamentarzyści zaapelowali także do węgierskich posłów Parlamentu Europejskiego, by nie popierali propozycji instytucji Unii Europejskiej, która mówi o wszczęciu postępowania przeciwko Polsce na podstawie artykułu 7 unijnego traktatu. Rezolucja Parlamentu Węgierskiego jest czynem politycznym, który przejawia węgierską determinację o zachowanie suwerenności nie tylko Węgier, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej. Wpisuje się ona w najlepsze tradycje współpracy i przyjaźni polsko-węgierskiej. Takich gestów na przestrzeni stuleci i działań politycznych było wiele. Mówił politolog dr Aleksander Kozicki. Parlamentarzyści oświadczyli również, że zgodnie z prawem oczekują od instytucji Unii Europejskiej, by zamiast podwójnych standardów stosowały wobec wszystkich państw członkowskich zasadę jednakowego traktowania. My Węgrzy, jednocześnie z Polakami, kierując się tą samą wiarą i jednakowymi nadziejami, zostaliśmy z własnej woli członkami Unii Europejskiej. Uczyniliśmy to ufając, że przyłączamy się do wspólnoty stojącej na fundamencie takich wartości jak prawo, sprawiedliwość i wolność. Cała ta sytuacja ukazuje konflikt systemów wartości lewackiego oraz chrześcijańskiego, który trwa od wielu lat, mówi dr Piotr Gawryszczak. Politolog wskazuje jednak, że zarówno Polska, jak i Węgry pokazują, jak ważne jest kierowanie się chrześcijańskim systemem wartości. W przeciwnym razie dochodzi do wielu negatywnych konsekwencji. Bez tego to widzimy takie lewactwo na ulicach państw zachodniej Europy, doprowadzenie do multikulti, wpływ imigrantów, w tym muzułmanów, do Europy. I przewartościowywanie naszych korzeni, wyrywanie naszych korzeni, przewartościowywanie kultury europejskiej i tego, czym ona zawsze była, czyli była to Europa chrześcijańska. Jak mówi dr Tomasz Teluk, niewykluczone, że w obronie Polski staną także inne kraje, na przykład Bułgaria, która jest przeciwna stosowaniu artykułu 7 wobec Polski, ale nie tylko. Na przykład Czesi, Słowacy
którzy są z nami i Węgrami w Grupie Wyszehradzkiej, po cichu nas popierają, natomiast trudniej im wyrażać bardziej takie otwarte stanowisko w tym sporze z Komisją Europejską. I tak samo kraje bałtyckie. Kraje bałtyckie tutaj powinny być lojalne wobec nas, ponieważ jesteśmy gwarantami ich bezpieczeństwa narodowego. O uruchomieniu artykułu 7 przeciw polskiemu rządowi Komisja Europejska zdecydowała pod koniec grudnia. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu trwa ogólnopolska konferencja pod tytułem Wolni w Chrystusie. Organizatorami wydarzenia są Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości, a także WSKSiN. Polskę dotyka plaga alkoholizmu. Rocznie na głowę Polacy spożywają 10 litrów mocnych alkoholi. Zatrważający jest też wiek inicjacji alkoholowej, który drastycznie się obniża. Po alkohol sięgają już nie tylko 12- czy 13-latki, ale nawet dzieci poniżej 10 roku życia. Ratunkiem ma być Narodowy Program Trzeźwości, który omawiają dziś uczestnicy konferencji Wolni w Chrystusie. Konferencja rozpoczęła się mszą świętą w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, sprawowaną pod przewodnictwem księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Wielki Post zatem to czas, w którym musimy sobie uświadomić, że być dobrym człowiekiem oznacza każdego dnia na nowo stawać się prawdziwym chrześcijaninem. 40 dni Wielkiego Postu to czas przypominania, że tak wiele mamy do zrobienia, tak bardzo możemy i powinniśmy poprawić w swoim życiu. W tym kontekście ksiądz biskup wskazał na palący problem, jakim jest alkoholizm. Polskość nie może kojarzyć się z pijaństwem, polskość musi kojarzyć się z umiarem i abstynencją. Ksiądz biskup Bronakowski zaapelował też o całkowitą abstynencję na czas nie tylko Wielkiego Postu, ale przez 100 dni na stulecie niepodległości. 100 dni dla niepodległej, 100 dni abstynencji dla niepodległej. Wiemy dobrze, że tak wiele osób, wielu także młodych ludzi umierało, oddawało życie za ojczyznę. I stawiamy sobie takie pytanie, czy rzeczywiście te 100 dni bez alkoholu to jest wielkie wyrzeczenie, czy nie? Otóż chyba nie. To nie jest aż tak wielkie wyrzeczenie, ale to jest próba także naszej wewnętrznej wolności. Na ratunek Polakom w walce z dramatycznymi skutkami nadużywania alkoholu ma się przyczynić niedawno opublikowany Narodowy Program Trzeźwości. Dzisiejszy świat to świat promocji, więc jednym z zadań Narodowego Programu to jest wypromować trzeźwość w kulturze polskiej. Prawda o niszczącej sile alkoholu, o niszczącym wpływie na małżeństwa i rodziny, na wychowanie młodego pokolenia jest jeszcze słabo rozpowszechniona, mówi poseł Małgorzata Zwiercan. Problem alkoholizmu, problem uzależnień w Polsce jest bardzo duży i tak szczerze mówiąc cały czas był delikatnie zamiatany pod dywan. Każda konferencja, każde sympozjum, każde spotkanie, nawet w małym gronie, będzie pokazywało nam, że warto o tym rozmawiać, że właśnie, że ten problem jest duży, że dotyka nie tylko osoby uzależnione, ale także całe rodziny. Wybiła godzina zmagań o wolność. Od krzewienia trzeźwości zależeć będzie przyszłość ojczyzny. Walczymy o to, by każdy Polak żył w tym narodzie radośnie, a będzie żył radośnie, kiedy będzie właśnie wolny od tych uzależnień. Niestety alkohol, wszelkie używki, łącznie z narkotykami, nam odbierają tę wolność, czynią nas niewolnikami. Mówił rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej ojciec Zdzisław Klawka. W tradycji narodowej Polaków na stałe wpisało się też odwołanie do pomocy Bożej w chwilach słabości. Myślę, że w naszych parafiach jest wielka szansa poprzez szczególny wymiar modlitwy. Nie da się pokonać tych problemów, które gdzieś są inspirowane przez grzech, czyli przez złego ducha, inaczej jak przez post, modlitwę, jałmużnę. Narodowy Program Trzeźwości jest niczym innym jak pytaniem, czy chcemy być szczęśliwsi, bogatsi, dojrzalsi, mądrzejsi i czy chcemy mieć szczęśliwe życie rodzinne. Jeśli wybierzemy drogę ku trzeźwości, z pewnością zdamy jeden z ważniejszych egzaminów w naszym życiu – egzamin z wolności. I to już wszystkie wiadomości w głównym wydaniu Informacji Dnia. Zapraszam Państwa jeszcze po apelu jasnogórskim o 21.20. Do zobaczenia.
Szczęść Boże, Minena Laskowska. Zapraszam na prognozę pogody. W Polsce czeka nas dość mroźna noc. Temperatura od minus 1 stopnia na wybrzeżu, do minus 2 w centrum, do minus 5 na Lubelszczyźnie. Z kolei jutro sporo słońca w centrum i na zachodzie. Na pozostałym obszarze więcej chmur, ale bez opadów. Najchłodniej w Białymstoku i w Rzeszowie, minus 2 stopnie, a najcieplej na zachodzie, 2 stopnie powyżej zera. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie będzie wzrastać i wyniesie 1023 hektopaskale. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na prognozę pogody na kolejne dni. W czwartek na południowym zachodzie, na Warmii i Mazurach większe przejaśnienia. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i całkowite, ale bez opadów. Temperatura maksymalna od minus 5 stopni na Podlasiu do 2 na zachodzie ziemi lubuskiej. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. W piątek na południowym zachodzie i w centrum większe przejaśnienia. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i całkowite. W Małopolsce i na Podkarpaciu okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 7 stopni na Podlasiu do minus 1 na Pomorzu Zachodnim. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu.